Do strażaków ochotników z Wężysk już niedługo trafi nowoczesny wóz strażacki. W sali tysiąclecia podpisano umowę na jego dostarczenie. To jest średni samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją usuwania skażeń ekologicznych i chemicznych oraz ratownictwa wodno-powodziowego. Czyli tak w skrócie, będzie mógł być używany do każdego rodzaju akcji. Będzie to uniwersalny samochód 4x4, że w terenie da sobie radę również. To będzie wyposażony w sprzęt podstawowy w granicach 150 tysięcy, żeśmy tak sobie zaplanowali. No oczywiście staramy się jeszcze o środki, żeby go doposażyć, czyli będzie służył do wszelkich akcji ratowniczo-gaśniczych. Pożary, zdarzenia takie jak powodzie, wypadki samochodowe, katastrofy budowlane. Nowy samochód strażaków ochotników wygląda tak. Na razie możemy oglądać go tylko w folderze. Do Wężysk trafi najpóźniej na początku września. To jest taki najbardziej popularny samochód z marki MAN. 13290BL, bardzo dobry samochód, bardzo często cieszy się dużym uznaniem u strażaków, także bardzo często go sprzedaje. No, generalnie mi się wydaje, że to jest taka marka wiodąca w tej chwili na rynku polskim. Sprzedajemy generalnie manów około 80-90 rocznie. Także bardzo dobry wybór. Ochotnicza Straż Pożarna w Wężyskach to 45 członków, z czego uprawnionych do działań jest 17 osób. Jako jedna z trzech jednostek pożarniczych w powiecie krośnieńskim została włączona do plutonu ratownictwa wodnego, poszukiwawczego i powodziowego. Jesteśmy jedną z lepszych jednostek w powiecie. Mamy w sumie najwięcej wyjazdów na tereny gminy Krosno, na tereny gminy Gubin. No i czasami jest tak, że zdarzały się takie sytuacje, momenty, gdzie jedno auto wyjechało, a było potrzebne drugie. W gminie Krosno-Odrzańskie będzie to pierwszy tak nowoczesny wóz strażacki dla strażaków ochotników. Bezpieczeństwo jest jednym z ważniejszych elementów, jeśli chodzi o mieszkańców gminy Krosno-Odrzańskie. Stawiamy na to bezpieczeństwo, a nasze jednostki ochotnicze, zwłaszcza te, które są wpisane do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, są systematycznie doposażane tak, by były jednymi z najlepszych w województwie lubuskim. Całkowity koszt zakupu pojazdu to prawie 850 tysięcy złotych.